Cześć, z tej strony Wiktoria, witam was po raz kolejny tutaj u mnie na kanale. Dzisiaj jestem z moimi gośćmi, z Kaluchem i z Madzią. Dzień dobry. Powinnam zacząć od kobiety, z Madzią i z Kaluchem. Hej. Siema. No i słuchajcie, jak widzicie po tytule, mamy dzisiaj dla was bykowy odcinek, ponieważ będziemy w sumie, oni będą reagować na moje stare zdjęcia sprzed... nie wiem ilu lat, zaraz się okaże. A co to jest za strona? To jest fotoblog. Czyli nie... co? To jest strona, która... To jest taki Instagram stary. No właśnie, miałem to powiedzieć, że to jest oldschoolowy Instagram. Tak. Ja to miałam, ale usunęłam, więc ja nigdy nie miałem. Ale ja pamiętam, że wchodziłem, jak cię poznałem, to wchodziłem na fotobloga zamiast na Instagrama. Ale Instagrama też prowadziłam, ale moje znajome miały ze szkoły i stwierdziłam, że ja też założę, więc tutaj się spamowało tymi zdjęciami, nie tak jak na Insta. Na Insta były perełki. Będziemy przeglądać wszystkie foty, reagować, będzie na pewno śmiesznie, ale zanim to zrobimy, chciałam wam powiedzieć o moich case'ach, o których mam nadzieję, że już słyszeliście. Latara się włączyła z tego wszystkiego. Chciałam was poinformować o tym, że jeśli obejrzycie dzisiejszy odcinek i wejdziecie na moją stronę, oczywiście wszystko macie w opisie wiktoriabarbej.com, złożycie zamówienie i w komentarzu, w uwagach napiszcie swoje imię, no to dostaniecie autograf od całej naszej trójki. Podpisujemy, także dzisiaj po odcinku. Dzisiaj będziemy robić spamik, by podpisywać wszystkie kartki. Nie było, bo mnie ręka będzie boleć. Oprócz i Madzie też, są... Madzie też. Ilość ograniczona, żeby... Z tego również są naklejki w tej estetyce case'ów, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. A teraz przechodzimy do odcinka. Okej, guys, czy tutaj nam się wszystko nagrywa, ale już wiem, to jest, słuchajcie, 2012 rok. Ja, zaczynamy od pierwszego zdjęcia. Modela. Masz 14 lat. Mam 14. Nawet nie całe. Wyglądasz jak modelka. To zdjęcie było robione w Holandii, była moja ciocina chyba miesiąc albo dłużej i była koleżanka fotografka i mówi: o, jaka piękna dziewczyneczka, zrobimy jej zdjęcia. No i właśnie jaka dziewczyneczka? Iluzia. Ale czajcie, że to mam 13-14 lat, to w tym wieku teraz dziewczyny wyglądają inaczej, a ja tutaj wyglądałam jak totalny dzieciak. Kidos, no, bez kitu. Ale masz poturny. Wiesz, jak się ciężko chodziło w tym? To też jest zdjęcie z Holandii i też właśnie robione tam u cioci. Ale nóżki, ale... Ale ja wtedy byłam, wiecie, początkującą modelą. O jesteś. Jest grzyweczka, jest wiadomo co. Wika na pierwszym zdjęciu? To jest zrobione zdjęcie z kamerki internetowej. Tak, wiecie. Webcam. Webcam to i pewnie był grany. Webcam to. Ja robiłam też tą fotę. To też było robione, ale... Czy to jest u babci twojej na dole? A to ja znam to w miejscówce. Wika pewnie była na fanpage'ach, który się nazywał Jest grzyweczka, jest dupeczka. Byłam. Ty prowadziłaś nawet w pewnej miejscowości fanpage. Ja słyszałem o tym, to jest... No, ja ci to muszę pokazać. Widzowie, jak to będzie 100 tysięcy w górę, to wam udostępnię. Nie. A chyba, że możecie wbijać te 100 tysięcy. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? A to jest twoja ręka, czy ktoś się trzyma? Co moja jest? Ręka, ja w ogóle wyglądam tutaj jak ten. Kto się trzyma? Ej, ale to wygląda jak męska ręka. Ja... O, dalej idziemy, nie podoba mi się to zdjęcie. Daj. Lubiłam tą bluzkę, ona miała takie ładne cwieki. Wiecie, to był ten etap, że się nosiło kołnierzyki i te sweterki. Ja miałam takie bluzy i taka koszula wystawała i tutaj na górze i na dole była puszczona koszula. Tak. Wszyscy deadly, proszę państwa. Dobra, dalej. Jakie w ogóle mam chubby policzki, widzicie to? Pulchniutka dziewczyna. Ale taka słodka. Zdrowa, taka, dobrze jadłaś, tak, śniadania, ale tak zdrowo kolację. Wyglądać. Nie, chuda byłam, ale miałam baby face. Dobra, to w takim razie tak, ja tutaj się czułam po prostu tak cool, tak swag się czułam, cudownie się czułam, to było moje pierwsze bini i to bardzo dużo lajków miało to zdjęcie. A propos swagu, mój rysunek, swag. Nie, to jest mój rysunek, ja tak rysowałam. Moje pierwsze wansy! Oh my god, taki kolor wansów. Miałam wansy era. Ale to był ten czas, że się robiło takie foty. O, tutaj też lubiłam to zdjęcie, tutaj mam tusz. O, pierwszy makijaż? Ile ty miałeś lat? Tu 13 rok, no dobra. 13, no to 15, miałam... 15. Czajcie, 15 lat, a teraz 15 są starsze ode mnie. 14 miałeś jeszcze. Rocznikowa 15, ale no. 14. O Jezu, tutaj... Swagi, ale miałam ładną grzywę. Koperka jakaś chyba. Ale trzeba przyznać, że miałam ładną grzyweczkę. Ładna, no jak... No jest na tamte czas, dupeczka, na tamte czasy grzyweczek to nie jest, że tutaj na łące, tutaj ale fici kolorowy, proszę. Tak. Bluzeczka, wansy były przenoszone po prostu. Chociaż to jeszcze było ładne wtedy. Skaterka, no patrzcie, proszę. Dość, że jadę na desce, to jeszcze mam wansy i jeszcze mam gumę balonową. I do tego
za, ja fajnie pozujesz. O, tutaj sobie włożyłam ten... Fake kolczyk, fake czy prawdziwy? Septum. Nie, nie, fake, fake. Ale za Izę fajnie wyglądałam. Być, no. Co wy myślicie? Tutaj wyglądam? Tylko pytanie, jakbyś teraz wyglądał. Jakbym ja no. wyglądał, jakbym ja ci pokazał zdjęcie z 2K13, to uff. Zaraz będziemy patrzeć. Nie, lepiej nie. O, i tutaj jestem dziewczyneczka, bez grzywki. Trochę byłam. Czoło lotniskowe. Dlatego nosiła taką grzywkę. Nie miałam czoła lotniskowego, taka perspektywa zdjęcia. No ja przecież patrzcie, jaka tutaj swag. Były noszone koszule podpięte, tak, pamiętam, to 2013. Podpięte i full cap. Taka minka, taka ala smutna, ale nie do końca. Tak, no. O, tutaj miałam ombre. Pamiętam, jak zrobiłam z mamą, wiecie, takim grzybieniem z drogerii ombre i właśnie miałam rozjaśnione włosy. O, widzicie, jak to było widać tu? No. O Boże! To jest full cap z nowej ery, ja też taki miałem. Miałeś taki. Jest... Niebieski miałem. Ej, słuchajcie, full cap, ten, palce, grzywa i jeszcze pierwsze wszystko. Kreski. Wszystko, to jest po prostu kwintesencja 2K13. Jaka kreska! No, pierwsze kreski i ząbki krzywe przed aparatem jeszcze. Takie miałam zęby przed aparatem. Wujka w pokoju. Co to za znak? Wujka w pokoju. Co to za znak tam? Tutaj miałam ten... Grzyweczka nie, tą koszulkę, kojarzycie? Z tą taką twarzą z mema. Trollface. Nie trollface, tą płaczącą taką. Sadface. Jaką mam zarąbistą grzywkę tutaj, idealną. Coraz miałam. Lepiej, coraz lepiej ta grzyweczka. Zaje fajnie tu wyglądała, o. To zdjęcie, nie wiem skąd znam. To jest na profilowym. Na profilowym. To jest 2014, to już tutaj jestem taka, wiecie, to już powoli... Wyglądałam nieźle. O, tu był iPhone. Jaki kejsik, pierwszy też iPhone? Też miałam takiego kejsika, też miałam takiego samego. Pierwszy albo drugi, patologii, taki opis. Patologii! Słuchajcie, to zdjęcie też lubię. Ja w ogóle zawsze robiłam zdjęcia u rodziców w pokoju, ale tu też tak prześwietlona twarz. Tak ale ładnie. Filtr, no. Patrzcie, jakie się dawniej filtry tak, nakładało tak, na to no. zdjęcie, no, nie? Bardzo dużo się nakładało wtedy. To jest jakiś bad girl, nie bad man. Pamiętam, weszłam wtedy do New Yorkera w krakowskiej galerii i robiłam foty. Przymierzałam ładne ubrania i robiłam foty. To było na 10 miesięcy przed co? Poznaniem ze mną. Co? Zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy, co ty masz na ręce. No, jakieś miałam kolce. Takie... Metalowa. Metalowa, świeki. Tutaj zrobiłam sobie tatuaż. Co to, horoskop? Aha. Wiecie. Myślałam, że ty trzymasz w ręce jakiś horoskop. Nie, ja zrobiłam tak rękę, horoskop? Tak jak teraz. I sobie narysowałam tutaj różne, wiecie, jakieś znaczki, żeby być cool. Tu ładna. Kwiecień 2014. Ładna. I kreska nawet. Kreska, nie, bo mi coś tu blinga. Kwiecień 2014. Nawet kreskę mam git chyba, nie? Jak oceniacie to? No, nawet git. Nawet taka ładna. No. Tu już chyba miałam nowy telefon, tak mi się wydaje. A to jest na ile miesięcy przed poznaniem? 8. 8 miesięcy. 8 miesięcy przed poznaniem tego to zioma. Patrzcie. Ale byłaś dzieciaczkiem. Ale jeszcze. Ładna byłam, co ty no, myślisz? Tak, no. Ładna, ale byłaś dzieciaczkiem. O, to są te koturn buty. Tu jest! Jesus. Koturn! Koturn, jeans. Dziury, co ty, Boże. Dziurawych spodniach koturny chodziła. To są najgorsze buty, jakie istnieją, naprawdę. O, tutaj pamiętam. Tutaj jakaś komunia chyba święta. Nie, czekaj, 04 to było koniec gimnazjum. Po tym, pamiętam, po egzaminie gimnazjalnym byliśmy ze znajomymi w mieście tam, do Maka pojechaliśmy, pamiętam, no. No w mieście. W mieście do Maka, to brzmi dobrze. O, tu ładnie to, wygląda. To mi się podobało, to już... Piosenka taka, takie ładna. Piękne włoski miałam, długie. Tu będę miała długie włosy teraz już, no. O. Ładna, no. Trochę zdziwiona, nie wiadomo co, ale... Nie, tu chciałam oczy otworzyć po prostu mocno. Tu ładnie już, no. O, tu patrzcie. Brew taka. Mocno pomalowana. Nie, kontrast na tych zdjęciach był. Dość, że były prześwietlone zdjęcia. O, pamiętam to te zdjęcie. To był taki swag to zdjęcie. Wansy, moje drugie wansy. Wtedy miałam czarne klasyki, no. O, to był snap hey. Wtedy wjeżdżał. Tu wyglądasz młodziej niż na większości zdjęć. No, tu wyglądasz bardzo młodo. Bo tu byłam taka bez make-upu prawie chyba i miałam zęby widoczne. Jak miałam zęby widoczne, to widzicie zresztą, jak wyglądałam młodziutko. O, pamiętam, pierwsza moja w życiu szamponetka. Pierwsza i ostatnia. To widziałem na Instagramie, jak cię poznawa... Jak wszędzie się, był swag. Jak się poznaliśmy, to pamiętam, że to zdjęcie pamiętam. O, jaka świeca. Patrzcie. Świeca walona, widzowie. Fajne buty miałeś, to konwersy białe, nie? To są... O, to pamiętam. To jak się poznawaliśmy, to... To też to ziomkom pokazywałem w szkole, nie? No. Lici. No. To jest właśnie to. To jest właśnie zdjęcie i to był wrzesień, czyli to już był finał, bo ja tam wtedy w lipcu, czy tam w czerwcu byłam na takim jakby półfinale. Zaczynają się
coraz fajniejsze zdjęcia, ale te włosy miałaś piękne. No, miałam super takie. Też, też jest elit model? Nie, to już sesja w agencji, już po, po elit. Wyglądasz jak jakaś Ania Rubik na tej fajnej sesji. Bo to była też właśnie sesja, chyba też byłam w Holandii u cioci i też właśnie to było już, wiecie, to było na niecały miesiąc przed naszym Poznaniem dodane. O, guys, look at this, to jest nasze pierwsze zdjęcie z Kalim. Sylwestra, podczas zabawy, imprezy tak, sylwestrowej. Tak, 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 zrobiliśmy, Kali zrobił tam do siebie, ja zrobiłam do siebie. I tak naprawdę to nie te takie kolorowe nasze są pierwsze, tylko to jest nasze pierwsze zdjęcie. Pierwsza, no. Stawiamy 2 stycznia. Tak, tego jeszcze zaraz po Sylwestrze. Nigdy nie pokazywaliśmy tego zdjęcia. Oj! Karny wiadomo co, ale wiecie, czyli to telefon? To mój telefon. Patrzcie, tak, jaki miałem odjazdowy case z Homerem Simpsonem. Case ever, naprawdę. O, tak możecie zobaczyć, wyglądałam na naszej pierwszej randce. Homer Simpson. Wzięła mój telefon i napisała karny, haha. I na Snapchacie dodała. Tak. No i mamy foteczkę oficjalną. 10 styczeń, czyli co, 10 my się widzieliśmy? 10 mieliśmy pierwszą randkę. I ty od razu dodałaś na fotobloga, yo. Czyli, kurde. A ty o tym nie wiedziałeś? A ty dodałeś na Instagram. No ja korzystałem z Instagrama, nie korzystałem z fotobloga, nie? O, tutaj 31, to już byliśmy razem, całe... 5 dni. Brew miałaś. Od razu wyglądałaś lepiej, bo byłaś ze mną w związku. Ty już Ale luty. Dobra, dobra. Ej, to jest dokładnie, słuchajcie, 7 lat bez jednego dnia od tego zdjęcia do dzisiaj. Ej, no właśnie, cześć. Ale ja, no. A wyglądam dzisiaj młodziej niż na tym zdjęciu. No. Ale włosy miałaś super długie. Okej, tu jakiś selfiaczek klasyczny. Marek Mostowiak. To jest dzień przed tym, jak poznałaś się z Madi. 13 tak. lutego. Z Madi się poznała Wika 14 lutego. Dzień później już się znały dziewczyny. Okej, już nie miałam tej grzywki. Ja czuję, że tu będzie zdjęcie z tobą, z walentynek, z twojej 18. To chyba będzie to. Teraz wydaje mi się, że się ładuje. To jest fota... 15 tak. dodana. Na odwrót, ja powiedziałam, że Kamil będzie schowana, Wika będzie uśmiechnięta. Ale ja mówiłam o innej focie, o focie w lustrze, która będzie za chwilę, ale lubię to zdjęcie. Tutaj ładnie wyglądałaś, mówię, ale przystojnie. Ty wyglądasz, Wika, jak taka typowa laska w 2015 roku, czyli... Zasłonięta, bo się stresuję. O tym mówię, o tym zdjęciu, że to jest właśnie foteczka z toalety. Też i... z tej 18? Tak, tak. Ja tutaj napisałam Happy Valentine's Day. Nasze pierwsze walentynki. Tak, to była 18. I moja 18. Impreza 18 Kamila. No, ale były czasy, co? Ale nie, chudzielec. Wika wtedy a tutaj była... piękna, ja już chyba co? Miałam nowy telefon. Co Madzia, jaka była wtedy Wika? Nie podobała mi się. Madzia była taka wtedy malutka. Sceptycznie nastawiona. Byłam zazdrosną, wie, jakaś przyszła, jeszcze się spóźniła. Ja byłam jeszcze godziny, chora. Nieprawda? Bo zakopaliśmy się z moim dziadkiem Stanisławem, pozdrawiam. Zakopaliśmy się jadąc na tą 18 i dość, że ja byłam, miałam wtedy. To zakopaliśmy jeszcze... się samochodem w Zaspie. W Zaspie, tak, przepraszam. Bardzo padał śnieg, jeszcze bardziej niż w tym roku ta zima wyglądała, więc no. No i to tyle, słuchajcie. Ze zdjęć. Tak wygląda mój fotoblog. Myślałam, że będzie śmieszniej, aczkolwiek były wspominki bardziej, tak, nie? Niż Beka. Dużo pamiątkowych zdjęć. No, Wiktorka ze skaterki wyewoluowała w gwiazdę. Swag, Wika na każdym zdjęciu mówiła, że to był swag, więc ze swagu. Tak, ze swagu przeszła, proszę państwa, modeling, a teraz jest dredziarą z chłopakiem i z siostrą. Dziękujemy serdecznie. Puenta tego odcinka, słuchajcie, dzięki. Kochani, nie zapomnijcie o wejściu na stronę victoriabarbie.com, dorwaniu moich case'ów, no i podpisujemy. Czekajcie po prostu na przysyłkę z autografem. Tylko gościu, albo przepraszam bardziej, kobieto, gościuwo, jak nie napiszesz swojego imienia, To będzie napisane imię, na którą zostało zamówione, więc prawdopodobnie na waszą mamę albo tatę, więc, więc lepiej napiszcie imię. Napiszcie w komentarzu po prostu swoje imię, żeby tak. dopisać was ładnie na autografie. Nie tu w komentarzu, tylko w uwadze do zamówienia. Tak, jeśli zamówicie case'y. No. Buziaczki, dziękujemy za odcinek. Podajcie do Madzi, bo zaraz do niej nagrywamy tak, reakcję na filmy. Na nasze pierwsze filmy, także widzimy się w następnym odcinku. Bye. Bye.